Cześć, dobry wieczór! Widzimy się i słyszymy na kolejnym świadomym repegowaniu. To już jest nasz drugi sezon z kulturą przy stole. I dzisiaj opowiemy sobie o bardzo ciekawym temacie. Posłuchamy. I Jest to rzecz, która ma już miejsce w naszej cywilizacji od dawien dawien dawna. Są to, są to mity, są to opowieści, są to legendy, które towarzyszą ludziom od zarania dziejów. Od zawsze sobie opowiadano i tłumaczono jak powstał świat, jak powstały różne inne rzeczy, bohaterowie. Które później przeniosły się do fantastyki, a z fantastyki przeszły bardzo płynnie do współczesnych nam i jak dobrze znanych gry, gier fabularnych. I w dzisiejszym naszym odcinku naszym gościem będzie, będzie mistrz gry z ponad 20-letnim stażem czyli dosłownie misi gry i opowie nam właśnie o mitach i legendach w RPG. A zanim, zanim Ci mi się oddam głos, to zapraszamy na nasz kanał YouTube, gdzie prosimy o lajki, subskrypcje i wszystkie inne serduszka, które możecie nam dać. I też tutaj na naszym czacie bardzo Was proszę o wszelkie pytania, jakie będziecie mieć do Misia, ponieważ po skończonej prelekcji będzie sesja QA. Ja odczytam te pytania. I, i mi się będzie wam odpowiadał. Misiu Gry, bardzo Cię prosimy o, o zabranie głosu i przedstaw nam to, co wiesz najlepiej. Znaczy, czy wiem, najlepiej, to jest dużo powiedziane, a na pewno na pytania będę starał się odpowiedzieć. Zacznijmy może od tego, że wezmę okroje mit od legendy, ponieważ to są dwa zupełnie inne rzeczy. Mit według Książek, według słownika, to opowieść zazwyczaj nieznanego pochodzenia, przynajmniej w części tradycyjna, pozornie relacjonująca wypadki historyczne, mające zazwyczaj służyć do wyjaśnienia zjawisk naturalnych, zwłaszcza związanych z magią, albo kutem, albo wierzeniami religijnymi, gdzie mity też dzielimy na teogoniczne, czyli wyjaśniały, skąd wzięli się bogowie, kosmogoniczne przedstawiały, w jaki sposób powstał świat. Antropogeniczne tłumaczyły, jak zrodził się gatunek ludzki, i genealogiczne objaśniały pochodzenie rodów i narodów. Natomiast legenda to jest opowieść o treści fantastycznej, nierealnej, nieprawdopodobnej, początkowo związana z religią, gdzie mówiono tutaj o legendach o życiu świętych, później z postaciami, wydarzeniami lub miejscami historycznymi i ludowymi, dotyczącymi życia na wsi. Na przykład legenda o Warsie i Sawie, o Smoku Wawelskim albo o Świętym Aleksym. I legendy jako baśnie, które my znamy, czytaliśmy jako od małego dziecka, to były też opowieści ludowe, które później zostały zebrane i spisane na przykład przez braci Grimm czy Christiana Andersena. I później pojawiały się one bardziej już w książkach fantastycznych, science fiction, gdzie zawsze była mowa o bohaterze albo o grubie bohaterów. Na przykładu Władca Pierścieni. Tak? I to wszystkim zaczęliśmy budować my nasze gry fabularne. Jeżeli spojrzymy na naszych bohaterów, których tworzymy od samego początku na karcie postaci, gdzie mamy atrybuty, mamy charakter, mamy to, co on potrafi. Mistrz gry zawsze zapyta się, a przynajmniej powinien. O jego historię. I wtedy zaczyna się legenda. Zaczyna się moment, w którym ludzie zaczynają myśleć bardziej o swoim bohaterze, nie jako o kostkach, długopisie Kartce, ale o tym, kim jest. Jak stało się to, że został bohaterem. W jaki sposób doszedł do tego, że znalazł się na drodze i mamy tu wiele różnych różnych światów. Możemy przejść do znanego i lubianego przez wszystkich Dungeons Dragons, a możemy przejść do Warhammera, jeszcze bardziej znanego. Możemy też przejść do innych światów, jak na przykład nowe, współczesne, nazywane Waycen. W których e, mity przechodzą w te skandynawskie, znane nam z komiksów lub tych, którzy czytali sagi, i wtedy my osadzamy go w tę część świata. Tworzymy początek, ten malutkie ziarno, które dzięki mistrzowi gry, który zaczyna opisywać wokół tego ziarenka świat. Opisywać wszystkie te nudne opisy natury czy spotkania z innymi NPC-ami. My, jako bohaterowie, krok po kroku reagujemy na to wszystko. Tworzymy z siebie kogoś, kto, mimo to, że jest wyobraźnią, zaczyna żyć w nas. Iluż z nas przecież, kiedy traciło tego bohatera, czuło pewien rodzaj smutku, bo się związaliśmy z tą postacią. I teraz tu pada pytanie: Czy wiążemy się tylko dlatego, że to jest zwykła gra? Czy tak naprawdę, dlatego, że to jest nasze alter ego? I to jest jeden z tematów, który chciałem dzisiaj poruszyć. Czy grając w RPGi, gry fabularne, Ba, nawet możemy przejść do większej formy, jak na przykład LARP. Czy nie jest to w jakiś sposób ucieczka przed życiem realnym, tym jak to codziennie musimy iść do pracy, do szkoły, na wykłady, borykać się z takimi rzeczami jak opłaty rachunków, szare życie codzienne. Może nie szare, zależy kto co robi. I siadamy nagle do stołu. Przy komputerze, jeżeli gramy Olin, Alien, przepraszam. Olien. <laughs> Kiedy gramy online i spotykamy się z grupą ludźmi, którzy też mają swoich bohaterów, i zaczynamy pisać historię. Na ten czas znikamy. Na te parę godzin. I nie ma nas. Nie ma nas jako osoby, które jesteśmy w tym prawdziwym świecie. Zamieniamy się w Adriana, zamieniamy się w, nie wiem, w krastoluda, który chodzi z wielkim e, irokezem na głowie i morduje trole, a jego misją jest tylko zginąć w boju, No, na przykład zoltan. A czy też w takiego churytelowego maga, który ledwo co. Potrafi zawiązać buty, a mimo to stryknięciem wywołuje pożar. I tu uciekamy. Nie boimy, się, nie boimy się powiedzieć czegoś, co wśród kolegów mogłoby zostać uznane za głupie. Można byłoby powiedzieć, że wręcz nerd. Tak? No to jest ten, co się interesuje książkami, a który czyta komiksy, który gra w gry. A tu możemy zrobić tak wiele wspaniałych rzeczy. Tak pięknych rzeczy, takich, które przeradzają się właśnie w legendę, które zamieniają, się, które zamieniają się w mit. O bohaterze, bohaterach, bohaterce, żeby nie pominąć, gdzie wszyscy słuchają, co mamy do powiedzenia, tym z gry, który reaguje na to, co słyszy mówiąc odpowiadając na nasze kroki na nasze zadanie na nasze myśli i to jest najważniejsza cecha tego co robimy właśnie tego by tworzyć legendę by tworzyć mit ale czy de facto potrzebujemy tego czy My, jako ludzie musimy, tak jak dawniej ludzie pierwotni, którzy spotykali się przy ognisku i opowiadali o sobie historię, który... weźmy na przykładzie takiego rybaka, który złapał 4 centymetrowego leszcza, poszedł powiedział to swojemu bratu, że ten 4-centymetrowy leszcz zamienił się w 20-centymetrowego szczupaka, a po czym ten szczupak zamienił się w suma a potem suma zamienił się w wielkiego wieloryba który nagle stał się białym wielorybem i w ogóle ten wieloryb zabił cały statek i historia się rodzi i ona się powiela i ona się robi coraz większa i ten syndrom wędkarza rybaka zaczyna powodować że powstaje legenda czy nawet takie spotkanie Małe jaszczurki dla chłopca, który był wielkim, potwornym jaszczurem, zostanie po jakimś czasie przerobiony w coś potężnego. I tak było kiedyś. Przy czym nie, jeszcze nie, nie znano zapisów, jak nie wiedziano jak pisać, te historie przetwarzane były coraz bardziej, były dodatki, były w jakiś sposób doprzekształcane, dorabiane. Aż w końcu mieliśmy chłopa, który biegał i zrobił 12 prac, pokonując wszelkie zadania, tylko po to, żeby udowodnić, że jest kim jest. A może chodziło o coś zupełnie innego. Ale kto to będzie pamiętał? Kto się będzie na tym skupiał? Jest mit, mamy legendę i możemy bawić się czytając, słuchając. A wielu z nas bawi się też w nagrywanie tego, co robimy. I tworzymy swego rodzaju powieści, które inni słuchają. Mając na przykładzie. Wezmę systemy, które znam, które sam prowadzę. Mając na przykładzie, właśnie Wejsden, mając na przykładzie Młotka, Dungeons Dragons. Wszyscy słuchają historię danej postaci, które. W pewien sposób zamieniają się, w, można nazwać to, w audiobooka, gdzie opisana jest historia, która w większości jest jedną wielką improwizacją, bo tak naprawdę nikt nie pisze scenariusza. Możemy wziąć początek historii naszego bohatera, ale co będzie się działo dalej, jak ta historia się potoczy, zależy od tego, jak to opowiemy. I tu. To wszystko zamienia się w świat magiczny, cudny, bo przecież cuda tam się dzieją, a mimo to na tyle interesujący, że zbieramy ponownie jakieś słuchaczy. Które tym wszystkim powtórzą dalej: Słuchajcie, mamy mit, mamy legendę, mamy historię jakiegoś człowieka, który tam coś opowiada. Posłuchajcie tego też. I kiedy zaczynamy słuchać innych, te legendy się przeradzają w nowe pomysły, w nowe historie, w nowe ucieczki. To wszystko jest dla nas czymś, dzięki czemu my się odstresowujemy, odreagowujemy, i przy tym dobrze bawimy, gdzie dlaczego tworzymy to wszystko. To jest chyba potrzeba tego, że mimo wszystko jako człowiek jesteśmy kreatywni i musimy w jakiś sposób tworzyć to, co w naszych głowach siedzi, bo bez tej kreatywności, kim byśmy byli. Jakie potrzeby spełnia opowiadanie wciąż nowych historii? Według mnie jest to spełnienie. Jest to spełnienie marzeń, jest to spełnienie rzeczy, których nie możemy wziąć, znaleźć w prawdziwym świecie, bo przecież nikt nie będzie biegał po ulicy i nagle jedną różdżką wyrzucał firebole. Na niebie nie latają smoki, mimo tego, że tak bardzo byśmy chcieli. Nie widzimy żadnych duchów, nie widzimy żadnych wróżek czy innych kreatur, które opisane są w książkach. I tak bardzo by się chciał je spotkać, tak bardzo chciałoby się usiąść, porozmawiać z kimś, kto żyje więcej niż te przeciętne 80 lat i ma spiczaste uszy i widział, jak pierwsze dęby kiełkowały. To wszystko jest w nas. Ta potrzeba poznawania, podróżowania i bycia gdzieś. Wszystkie białe miejsca na mapie zostały już odkryte, więc trzeba stworzyć nowe miejsca tu w głowie, które pozwolą nam podróżować jeszcze dalej. I mamy to w książkach. Czytamy książki, nowe opowiadania, nowe sagi, a może i stare, których wcześniej nie widzieliśmy, a mimo to chcemy czegoś więcej, więc zaczynamy tworzyć własne. I tu ukłon do wszystkich mistrzów gry, którzy potrafią usiąść i stworzyć ten zarys historii, w których nasi bohaterowie mogą stworzyć legendę. I może ostatnie, najważniejsze zdanie, jeżeli chodzi, czy to jest potrzeba? Tak, jest to potrzeba. Jest to potrzeba, którą spełniamy, bo. Przecież każdego dnia, kiedy wstajemy rano i idziemy wypełnić nasze zadania, są one na tyle monotonne, na tyle nudne, lub nie, zależy, czy robi ktoś to, co lubi, ale powodujące, że świat mimo wszystko jest szary i trzeba dodać do niego koloru. Nie tylko koloru, który jest związany z naszym hobby, ale z tym, co może nam dać. I czy RPG to ucieczka przed światem realnym? Tak. To już przed chwilą powiedziałem. Jest to ucieczka przed problemami, jest to ucieczka przed tym, kim nie jesteśmy. Wielu z nas musi czasami ukrywać rzeczy, które inni by nie zrozumieli w realnym świecie. I to są różne problemy, różnego rodzaju. Od psychicznych po fizycznych, ułomności, skłonności do czegoś. I w tym świecie roleplayowym, w naszej grupie ludzi, nie jesteśmy przez to oceniani. Wiele osób, które w pewien sposób nie może pewnych rzeczy zrobić, nie daje nam poznać tego, kiedy to jest najszybsza. Postać na świecie, która potrafi wyciągnąć te 150 mil na godzinę i uratuje w ten sposób świat. Ktoś, kto nie, może, nie ma siły przebicia, nie potrafi porozmawiać w większej grupie, tu będzie bardem, który potrafi zrobić tak cudowne rzeczy pieśnią i słowem, założyć każdego. I tak dalej, i tak dalej. Tego jest naprawdę sporo. I to wszystko jest tak pięknie przekręcone, że. Coraz chętniej można do tego wrócić. Ba, dochodzi do tego, że nawet roleplay games wykorzystywane zaczyna być wykorzystywane na szkoleniach. Pokazując ludziom, że poprzez grę, poprzez zabawę mogą stworzyć naprawdę świetny zespół, który może współpracować. I to jest coś pięknego. Że mity i legendy, których uczyliśmy się w szkołach podstawowych, w szkołach średnich, potrafią przejść do naszego życia i zrobić tak wiele. Widzieliście na pewno wiele takich spotów, reklamów, w których to gracze siedzą przed ekranami i nagle to oni wskakują w ekran, pokazując, że są tym bohaterem z gry. Ale, mimo wszystko, jest to gra komputerowa. A my, jako gracze w RPG, potrafimy wejść w tego postać i faktycznie ją poczuć. Wiele osób potrafi wyczuć swojego bohatera tak, tak dobrze, że wczucie w niego, że gra praktycznie tak, jakby to oni byli sami. I dzięki tej legendzie odpoczywają, relaksują się i potrafią stać następnego dnia i Wręcz czekają na kolejne spotkanie, by móc jak najbardziej wrócić z powrotem do świata mitów i legend. Bo chyba wszyscy potrzebujemy jakąś bajkę. My chyba wszyscy potrzebujemy spotkania z czymś magicznym, nierealnym, od po to, żeby ta rutyna, w której żyjemy, w jakiś sposób odeszła na bok. Byśmy mogli być tak, jak jesteśmy, obok w wyobraźni i tworzyć niesamowite rzeczy, które na dzień dzisiejszy jeszcze nie są między nami. I może jest to krótka prelekcja, bo to tylko 25 minut, ale myślę, że. Najlepszym sposobem na to, żeby porozmawiać o to, czym są mity i czym są legendy, jest tak naprawdę dyskusja. I widzę, że tu tworzą się pytania. I ja mogę na te pytania po kolei po prostu odpowiadać, albo możemy zacząć rozmawiać. Bo tak naprawdę mity i legendy tworzą się tylko dzięki rozmowie. I na tym też polega cały świat RPG. Okej. Okay. Eee, czy, Misiu, powiem tak, tak, zagiełłeś nas. Jak e, mówi Boso, dostałam tutaj też feedback pokątnie, że można by Cię słuchać godzinami, więc e, szkoda, szkoda, wielka szkoda. Natomiast, e, no chyba, że e, przychodzi coś jeszcze do głowy, chcesz coś dodać? Wiesz co, może będę odpowiadał na pytania i wtedy, i wtedy po prostu, bo że jak coś przyjdzie więcej, to będę mówił więcej, bo. Jedyne, czego się najbardziej bałem, to hmm. wziąć te prawdziwe legendy w książkach, które są na półce i zacząć każdą rozdramiać, ponieważ one wszystkie są pięknym źródłem tego, co można wykorzystać w RPG. Mm -hmm. W jaki sposób są opisane, w jaki sposób pokazują bohaterów, bo o, właśnie weszło mi tak do głowy. Tworząc swoją pierwszą postać jako początkujący gracz, pamiętam swoją do dnia dzisiejszego, Mac który miał tylko cztery punkty życia i ledwo co wyszedł na podwórko ze szkoły magicznej i nagle rzucił się w wielkie życie. I nagle się życie go zrewidowało, że okazało się, że tak naprawdę nie jest magiem, tylko bardzo dobrze kopię w piłkę, bo tego tak potrafię się bronić. Ale dawało to, dawało to taką frajdę, ponieważ tego maga wzorowałem właśnie na micie. Na micie znanego wszystkim z anglosaskiej kultury Merlinie. I to jego chciałem odgrywać. I każdy, kto praktycznie, tak mi się wydaje, że każdy, kto z nas zaczyna tworzyć postać, tą pierwszą, pierwszą, zanim zacznie myśleć, kim tak naprawdę by chciał, zawsze wzoruje go na kimś innym. Gdzieś, gdzie przeczytał, obejrzał film, może lub usłyszał. Gdzie tak naprawdę filmy. I współczesne książki fantazy ja uważam jako nasze współczesne mity i legendy. Czy to będzie Indiana Jones dla zewktulu? czy to będzie właśnie Frodo Baggins dla władcy pierścieni RPG, czy jakikolwiek inna postać, Wiedźmin dla Wiedźmina itd., itd., to są wszystko mity i legendy, które my obecnie bierzemy jako powieść. Ale pytanie jest gdzieś tam w przyszłości, bardzo, bardzo daleko w, daleko w przyszłości. Ktoś nie powie. Popatrzcie w jakie mity i legendy oni wierzyli. Aczkolwiek będą mieli sporo do czytania na, na lekcjach języka. U. A, aczkolwiek, a, tak. Jaki jest mój ulubiony motyw miliga, mitologiczny i legendarny się zapytałaś Madi? Mm -hmm. Tak, mam tutaj w ogóle kilka, kilka pytań i jak najbardziej możemy od tego zacząć, bo wyżej jeszcze jest jedno pytanie, może być później. Eee, I okej, okay, bo jeszcze, jeszcze mi coś przyszło na myśl, przepraszam, bo, bo mi ucieknie, mówiłeś właśnie o tym, że mówiłeś właśnie o tym, że, mm, że ktoś kiedyś pomyśli w przyszłości, w co my wierzyliśmy. I teraz właśnie tak to odwróciłam. Co jeśli właśnie te ileś tysięcy lat temu Ci ludzie też faktycznie grali w jakieś gry, w jakieś RPG. Przecież znaleźliśmy Chińczyka, Chińczyk został wynaleziony e, jako Kości gra... Tak, tak, tak. Właśnie one były z kośmi i, to, i, to, i te gry były wymyślone właśnie w Indiach, gdzie ta kultura hinduska przyszła do nas o tyle, że jesteśmy ludem i mm, nasze religie naturalne, te politeistyczne, te pogańskie, mają przecież przydomek indoeuropejskie, czyli właśnie o dużych naleciałościach hinduskich mhm. tej kultury. Wiesz co, w ogóle nie wiem, czy... Pamiętacie, nie wiem, czy te nowe podręczniki są pisane, ale kiedy otworzy się podręcznik główny starszych systemów, tych w świętej trójcy, jak to się mówi u nas, mhm. zawsze jest tam napisane na początku, czym jest RPG. I zaczyna się tam od takiego nie powiem go dosłownie, ale tam się zaczyna od takiego tekstu, że kiedy byliśmy dziećmi, już graliśmy w, w gry fabularne, udając, że jesteśmy kimś innym policjantem, czy jesteśmy w sklepie, i tak dalej. I wiesz co, wydaje mi się, że ta zabawa w RPG już dawno temu istniała. Tak samo jak dzieci bawiły się w to, że będą torem, będą lokim. I nie mówię to współczesności, tylko tam dawno temu, mm -hmm. kiedy to wierzono w różne bóstwa, o różnych imionach, o różnych zdolnościach, umiejętnościach. A mimo to ludzie potrafili próbować wejść w ich skórę i ich to odegrać. Larp też RPG Pawle. No tak. Live action roleplay, game. Dokładnie. Także, także to jest, wydaje mi się, że oni wtedy nie myśleli o tym, jak będą odbierani. Oni po prostu żyli tym, co było. Jakby nie patrzeć my na obecną chwilę, tak mi się wydaje. Nie jestem alfą i omegą w tym temacie, żeby nie było, ale tak mi się wydaje, że w tamtych czasach zupełnie tryb życia wyglądał inaczej. Obecnie jesteśmy otoczeni technologią. Jesteśmy otoczeni rzeczami, które ułatwiają nam życie, a w tamtym czasie chyba to życie nie było aż tak długie i trzeba było brać je pełnymi garściami oprócz tego, że były obowiązki, bo trzeba było wykarmić rodzinę. Trzeba było mieć dach nad głową, chronić tą rodziną. To, to wszystko jednak zamieniało się potem w to spotkanie przy ogniu domowym zaciszu i snucie opowieści. I kto wie, czy przypadkiem te, te opowieści nie były też interaktywne, w których członkowie rodziny dopowiadali coś swojego. To byłoby całkiem fajne, nie? Myślę, że mogę się z tym zgodzić, szczególnie, że na tej podstawie jest mnóstwo, mnóstwo pieśni, choćby naszych polskich tradycyjnych, i one do dziś na wsiach powstają w ten sposób, że po prostu siedzi się przy robocie czy przy ognisku, właśnie i każdy dośpiewuje kolejną zwrotkę. I myślę, że właśnie opowieści też tak mogły powstawać. Aż, przepraszam, aż by dreszcze przeszło, ale to jest naprawdę coś, coś pięknego. Bo faktycznie masz rację. <gry> ludzie, ludzie faktycznie nie mieli tych rozpraszaczy i tych umilaczy czasu, które my mamy, więc oni sami je tworzyli. Tworzyli opowieści, interesowali się tym, co się dzieje wokół nich. Przepraszam, że tak wtręcę, ja też się już rozmarzyłam, bo na przykład, jeżeli chodzi o miejsca, które były niebezpieczne, czyli las, którego nie odkryli, nie znali, nie wiedzieli, co się czai w mroku i się go bali, to też na tej podstawie powstawały różne opowieści o demonach, o bogach, o demonach, które się czają w mroku i w każdej chwili mogą wyjść, jeżeli ktoś nieuważny wyjdzie wieczorem i nie wróci. Prawda, to jest też kwestia taka, że demony. Mogę się mylić, ale mhm. z tego co pamiętam, to demony chyba dopiero powstały z religiami obecnymi. Jako istoty te, te złe. Wcześniej, wcześniej były złe moce, owszem, ale takie, z którymi nie wiązało się jakichś konkretnych, złych sytuacji, z których mhm. można było w jakiś sposób ułaskawić. I nie to na zasadzie, że jakieś cyrografy czy coś, ten deseń, tylko że. Ułożyć się z nimi, i dać im jakiś prezent, coś w ten deseń i pozwolić im na to, żeby się uspokoiły. Dopiero później się pojawiły historie, na przykład o tym, że jakiś demon piaskowy czy coś ten deseń jako zła istota. I możecie się ze mną z tym nie zgodzić, ale wydaje mi się, że to też było takie oczernianie dawnych rzeczy po to, by przeciągnąć jak najwięcej ludzi na współczesne rzeczy, przy czym współczesne nie mam na myśli XX, XXI wieku, tylko te wcześniejsze lata. Mm -hmm. I to nie tylko mówię o samej religii, ale ogólnie o wszystkim, bo przecież zawsze to, co jest nowe, nieznane, jest z reguły takie demonizowane, prawda? Tak, tego się boimy. Ja myślę, Misiu, że zgodzę się z tobą, nie mam tylko pojęcia, jak to wygląda w tych dalekowschodnich właśnie religiach z demonami, ponieważ są przekazy, że faktycznie były jakieś złe istoty. Przecież Hindusi mają ponad tysiąc bogów i jeszcze więcej właśnie demonów. Natomiast na naszych ziemiach, mówię tu o całej Europie akurat, faktycznie było to tak, że demony były neutralne. To jest termin neutralny, i faktycznie dopiero po jakimś czasie, w czasach nowożytnych, zaczęto je kojarzyć pejoratywnie i stygmatyzować pejoratywnie wręcz. O hinduizmie, o hinduskich bogach i tak dalej, przyznam się szczerze, że za mało wiem. Ja tak samo. A, wiem, że Krishna, Vishnu i na tym się kończy cały Panteon. Dla mnie. <śmiech> <śmiech> <To> jest, <laughs> za dużo ich, jest ich za dużo. Fakty, to, faktycznie jest to bardzo interesująca kultura, ponieważ e, tam mity i legendy e, z tego, co pamiętam z wykładów, to były bardzo wymieszane z ludźmi. To nie było tak, że są bogowie i są ludzie, i to jest osobno, i człowiek czasami się pojawił u bogów, a bogowie czasami zeszli do ludzi, ale to były jakieś dwie osobne rzeczy, światy. U nich to bardziej jest wszystko powiązane. I jakby przenika się to wzajem, łącznie z tym, że potrafili chyba z tego. Mogę się mylić, zaznaczam. Chyba tam było tak, że mogli się. Objawiać jako nie tyle, co jako sami ludzie, tylko chodzić w swojej formie między ludźmi. Mhm. I to jest, i to jest cieka bardzo ciekawe. Aczkolwiek wszystkie te wierzenia w jakiś sposób się łączą. Może nie w stu procentach, ale zawsze się znajdzie się dany Bóg, dana istota czy dany bohater, mhm. który będzie. różnica będzie pomiędzy imieniem, ale już. Wygląd, to, co potrafił i to, co robił, zaczyna się łączyć. Nie w stu procentach, ale będzie bardzo dużo takich łączonych elementów. Co wydaje mi się, świadczy o tym, że te wszystkie mity i legendy mieszały się dzięki tym, że ludzie potrafili podróżować i szukać nowych miejsc, spotykając nowych, nowych członków cywilizacji, przechodząc w inne państwa, mieszali swoje ze. Nowym, stare z jeszcze nieistniejącym. I tak powstał obecny świat mityczny. Zdecydowanie. Wędrówka ludów, szczególnie w iv V wieku naszej jary bardzo wiele zrobiła. Yy, i... Złoty szlak przecież, który połączył dwa tak. różne światy, prawda? Tak, tak właśnie. mocniej mm. się wcinam, ale a propos tych demonów, to jestem pewien, że o ile sam wyraz jest stosunkowo nowy, to koncept jest raczej starawy. Tak, tak. tak nie mitologii... jest, ja nie mówię, że to jest całkowicie nowy Lazmar, to, to nie jest tak, że, że ja mówię, że to jest nowy wytwór. Mimo wszystko religia judaistyczna jest bardzo starą religią, więc u nich też już o demonach mówią. Ja chciałem jeszcze dalej, wydaje mi się, że już w mitologii greckiej mamy kilka istot, które albo po mniejszych bóstw, oczywiście wtedy nazwa demon nie funkcjonowała, ale można by jej przypisać cechy, w mniejszym lub większym stopniu cechy demoniczne, co zaś się tyczy nowszych czasów, czyli powiedzmy naszych przodków. To mi się wydaje, że w historii to nazewnictwo weszło właśnie za, za propagandą Kościoła, bo przed chrystianizacją. Yy... Mitologii słowiańskiej to były po prostu słowiańskie bóstwa. Natomiast ponieważ wyraz demon był kojarzony negatywnie, to przekształcono bóstwa na demony, żeby łatwiej było żeby wzbudzić odpowiednie jak powiedzmy uczucia negatywne, i żeby ludzie chętniej modlili się do bogów, a nie do demonów. Mm, tak, to się tak. zgodzę. Mm -hmm. Choć oczywiście wśród bóstw słowiańskich były takie, które były faktycznie bóstwami i można je uznać za może nie, nie jedno, Jezus, słucham, nie brakuje, jednoznacznie dobre, ale również były takie, które bez cienia zażenowania, można nazwać demonami prawie jednoznacznie złe, na przykład, nie wiem du... na przykład. O, Dusiołek, znaczy, ja miałem na myśli bardziej coś klasycznego. A, <laughs> a czyli Lili też jest klasyczna, wiesz co, Lasmar, e, zgadzam się z tobą? W stu procentach też. Nie mam pojęcia o etymologii demona, nie wiem kiedy powstało to słowo, natomiast tak, to już tutaj padło, że były to stworzenia, bo najpierw na naszych ziemiach tak naprawdę był kult duchów i właśnie istot, które współcześnie nazywamy demonami, i to było określenie neutralne, właśnie tak jak też miś mówił. To ich się przebłagiwało, żeby byli dla nas łaskawi, żeby rusałki po pierwszym wiosennym gromie e, nie topiły nas w rzekach i jeziorach, żeby... Ale wtedy funkcjonował wyraz demon? Właśnie nie wiem. właśnie no, tego Mi się nie wydaje, wiem. że były bóstwa słowiańskie, że to byli mm. bogowie. Wiesz co, nie. Bóstwa na nasze ziemie przyszły później. Przyszły one bodajże w... Teraz nie jestem pewna, czy w epoce żelaza dopiero, czy pod koniec żela... epoki brązu. E, w każdym razie na pewno w Neolicie najpierw czczono duchy, które, duchy ziem. Jeżeli, jeżeli chodzi o te jednoznacznie złe i dobre istoty, to generalnie wtedy przyjmowano, że one takie po prostu są. Natomiast jako złe uważało się te, które faktycznie mogą na przykład zabrać to, co mam najcenniejsze, czyli życie, i to były najczęściej osoby, które zmarły jakąś tam tragiczną śmiercią, samobójstwem i tak dalej. I one właśnie były przedstawione ludziom jako przestroga, że raz, że ty tak skończysz, to dwa po prostu te rusałki, czyli kobiety zmarłe jako młode żony, bądź, bądź przedwcześnie, tuż przed ślubem, w jakikolwiek sposób po prostu cię zabiorą ze sobą i zrobią z tobą to samo załaskoczą cię na śmierć bądź tam, nie wiem, po prostu utopią na przykład. Ja musiałem to doprecyzować, bo jestem historycznym mhm. trykiem co prawda XX wieku, bo bardziej interesuje mnie współczesne wojny, ale chciałem to doprecyzować, bo nie byłem pewny, czy właśnie nie było tak, że ten wyraz jest stosunkowo nowy i został wprowadzony na potrzeby chrześcijaństwa i mhm. później zmieniono nazewnictwo po to, żeby aktywnie ludzi zniechęcać od wierzeń starych. Wiesz co, ja myślę, że tak jak mówię, nie wiem, kiedy powstało słowo demon. E, natomiast, e, natomiast to będzie trochę tak, mi się wydaje, jak jest ze słowem Poganin. Kiedyś to było po prostu określenie mieszkańca wsi, a potem zostało to wyrażenie zdemonizowane właśnie. Na potrzeby tego, żeby e, określić tak osobę, która jest barbarzyńcą, która e, nie wierzy w jednego prawdziwego Boga i po prostu jest odszczepieńcem. Nie? Tę stronę. No Mi to, się już, wydaje, to, to już jest strona religijna tak naprawdę. Tak, w to, w to nie wchodzimy. To... <laughs> tak, to nie wchodzimy. <laughs> nie, nie, nie ten temat, może nie dziś. Tak, a, ale fajnie, że to Lasmar podniosłeś i że to sobie właśnie doprecyzowaliśmy. Tak, bardzo dziękuję. To jest, jak powiedziałem, to jest dla mnie to, to, prelekcja to jest też forma dyskusji. Jeżeli ktoś ma coś też do, do powiedzenia, zapraszam, a nie wsyćcie się. Jasne. Możemy iść w takim razie do, do pytań. Czyli, zaczęłaś właśnie od Twojego ulubionego motywu mitologicznego bądź legendarnego, więc podziel się tym z nami, proszę. U, to jest ciężkie pytanie. To jest ciężkie pytanie, ponieważ tu musiałbym zabrać kawałki z każdej mitologii i z, każdych, z, ka z każdej legendy, żeby móc to złożyć w całość. Ponieważ uwielbiam nordycką, uwielbiam naszą słowiańską, mimo że została zapomniana i tak naprawdę dużo rzeczy jeszcze trzeba odkryć. E, uwielbiam mitologię Indian, Wendigo na przykład. E, każda kultura ma coś do swojego do przedstawienia, ale jeżeli miałbym wybrać tak naprawdę ten jeden jeden konkretny, to Nordycka. Motyw mitologiczny Nordów, czyli cały Panteon Thor, Loki, to wszystko, co nie robili, a motyw jako jeden, jedyny z tego wszystkiego, to Ragnarok. Czyli motyw końca świata, ale taki to jest przytuchem. Od Odrodzenia świata. Odrodzenia. Nie, nie Bo można ma... zapomnieć o tym, że Ragnarok kończy się tym, że na samym końcu młody Thor, Odin mhm. i Loki spotykają się i zaczynają wszystko od początku. Czyli koło życia mamy. Mhm. Coś się kończy, coś się zaczyna. To jest też właśnie ten symbol, prawda? Węża mhm. połykającego własny ogon. Mhm. Cały, czas to, cały czas się koło kręci. Wiesz co, Paweł nam, tak, Uroboros się ten wąż nazywał. Dokładnie tak. Paweł też tutaj właśnie znalazł z Wikipedii definicję demona, czyli właśnie jest to jakiś duch bądź dosłownie divine. No powiedzmy, że boska siła. Coś jak właśnie geniusz albo Numen. Numen tego słówka w ogóle nie znam. I właśnie, oznacza to po prostu nadprzyrodzoną jakąś moc. Także jest to dosyć stare w takim razie słówko, mhm. bo to jest właśnie ze starożytnej Greki jeszcze. Dobrze, to przejdźmy w takim razie do drugiego pytania, które nam zadał Kamil. I Kamil się pyta, ile według ciebie jest postaci w graczu, a ile gracza w postaci. Według ciebie bądź według Twoich jakichś doświadczeń, przemyśleń. To zależy od tego, jak bardzo się wczuwasz w swoją postać. Ponieważ możesz zagrać kimś, kto jest zupełnie Twoją odwrotnością, i to nie dlatego, żeby odkryć coś nie tylko nowego, ale żeby poczuć, czy możesz zrobić coś, co jest niezgodne z Twoim charakterem, z Twoim poczuciem tego, co robisz w rzeczywistości, jak odbierasz świat. I wydaje mi się, że to jest pół na pół, ponieważ jedynym naszym ograniczeniem jest wyobraźnia, ale też najważniejsze. Etyka moralna. Ponieważ zau śmiałbym zauważyć, że mało kto potrafi zagrać postać stuprocentowo złą, która jest. Bezpośrednio jest gotowa zrobienia bardzo czegoś okrutnego. Okrutnego, bardzo niezgodnego z, naszym, z naszą etyką. I wątpię, żeby ktoś mógł w 100% powiedzieć, że ja czuję się jak ta postać dokładnie w tym momencie. Więc mów, myślę, że tak pół na pół. Mm -hmm. Bo faktycznie też mówiłeś dużo o tym, jakie mamy o tym, że odgrywanie postaci spełnia pewne nasze potrzeby, prawda? Weźmy mm -hmm. za, za przykład kontrowersyjnych graczy tak zwanych Murder Hobo, e, którzy właśnie deklarują często, że na przykład nie wiem, idziemy i wybijają po prostu pół wsi, bo tak. Bo im się to podoba. Wiesz, Czuje to w innym być, nie? Mhm. Wiesz co, wydaje mi się, że to też może być w pewien sposób odreagowania na to, co spotkało ich danego dnia. Może być. E, może być tak, że po prostu to jest ten ich sposób ucieczki przed tym, że na przykład, może to wyolbrzymie, ale ktoś się nad nimi w szkole na przykład znęca fizycznie. Mhm. I oni dzięki temu, że siadą przy stole i mogą wybić tysiące orków, Czują w jakiś sposób, że mogą się rozładować, przynajmniej psychicznie, albo uspokoić. Mhm. Mimo, że to nie daje de facto jakiejś reakcji w świecie realnym, że nagle staną przed tym kimś, kto się na nim znęca i powiedzą mu spadaj, się postawią, ale pozwala im to uciec. I tutaj właśnie przeszliśmy bardzo płynnie do pytania Łukasza, ponieważ pytał, czy mity, legendy mogą realizować inne potrzeby właśnie prócz eskapizmu. E, czyli wspomniałeś tutaj właśnie o tym, od, o odreagowaniu, o potrzebie odreagowania, mhm. e, bądź właśnie m, może nawet takiego poczucia sprawczości, jak myślisz, że tak, mogę to zrobić, mogę osiągnąć te cele, mogę uratować księżniczkę, mogę wybić tych orków. Wiesz, co podam to na przykładzie mojej postaci z Larpa, e, w której był. Moment, gdzie stałem naprzeciwko niedużej armii, bo tam nas było może z 20 osób. Ale w pewnym momencie zacząłem do nich przemawiać. Byliśmy po bitwie i zacząłem mówić o tym, jak to zwyciężyliśmy i w ogóle, co oni są wspaniali, jacy wojownicy i tak dalej. I w pewnym momencie jeden z chłopaków załapał klimat, zaczął bić otulinowcem o tarczę coraz mocniej, coraz mocniej. Każdy po kolei zaczął to robić. Wiesz, ja miałem wtedy ciarki na karku. A ja byłem tak podniosły. Ja czułem ten klimat. Ja się wczułem w tą, całą, w tą całą sytuację. I to nie było tyle, że samo oderwanie rzeczywistości, ale było też taka adrenalina, którą my jako społeczność, bo wtedy byliśmy społecznością, zaczęliśmy siebie samych napędzać. I wydaje mi się, że te też jest te mity i legendy są nie tyle co samą ucieczką. Oderwaniem od rzeczywistości, czy odreagowaniem. Ale też spełnieniem. Tak, ja też na przykład od dziecka właśnie marzyłam, żeby znaleźć się w jakimś magicznym świecie, którego nie ma tutaj wokół mnie, który musi gdzieś istnieć obok. Pamiętam zawsze sobie wyobrażam, że będę księżniczką, która, która strzela z łuku i zabija smoki. No, w sumie gdzieś mam łuk i mogę chodzić do lasu postrzelać, ale smoki niestety nie ma. Nie we wróżki, niestety. Chyba, że sobie wyobrażę, że, ta pilśni że ten pilśniowy cel, ta pilśniowa płyta to jest to jest właśnie wróżka, albo jakiś zły, zły duch, którego trzeba się pozbyć. Chodziłam też właśnie na super pół larpy Goblin Wars, gdzie właśnie strzelaliśmy do makiet na kształt orków. Mhm. To był piękny czas. W każdym razie tak, 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 tak. Jak najbardziej myślę, że możemy tutaj spełniać właśnie nasze jakieś pragnienia, ukryte marzenia. Ale właśnie, jeżeli chodzi o wykorzystanie mitów i legend, Onyksik pyta, jakie mity legendy najciekawiej wykorzystałeś w sesji, czyli które Ci najbardziej utkwiły w pamięci? Fuh. Ojej, <gry> to, są, to, to muszę teraz przerzucić w pamięć przez wiele lat. Uuu, z mitów i legend. Na pewno wejsen. Jako, że tak jak powiedziałem, nordyckie, gdzie Weissen pozwala właśnie spotkać istoty z dawnych światów, gdzie jedna z postaci zaczęła widzieć opiekunów kwiatów, roślin i tak dalej. I to było całkiem sympatyczne, że bohater, którym on grał, był sceptykiem, który nie widział tych, tych istot wcześniej, i w ogóle nie wierzy w coś takiego, jest katolikiem i już. Co w ogóle było troszeczkę fajnym zakłamaniem, ponieważ w tamtych czasach, na, gdzie Wejsen jest, e, Skandynawia była bardzo antykantylińska. Ale e, wprowadzenie go i próba przekonania nie gracza, a bohatera, że ten świat istnieje i że może go zobaczyć i tam jest więcej niż tylko wróżki, zębuszki i tego typu. To było bardzo fajne. E, co do najnowszych RPG-ów, jako mity i legendę. Też Drakula jako legenda o wladu palowniku. Przy czym nie, był, nie prowadziłem go jako wampira, tylko wprowadziłem go właśnie jako barona, który bronił swoich ziem. I to była ciężka potyczka. I to chyba wszystkie takie, które zapadły mi się dokładnie w pamięć, żebym chciał jeszcze raz je odegrać. Natomiast za każdym razem, kiedy prowadzę nową sesję, kiedy poznaje nowych ludzi podczas tych gier i tak dalej, oni zawsze będą tworzyli nowy mit i nową legendę, która powoduje, że chcę ich poznać bardziej i chcę, żeby poznali mój świat. Także na pewno w przyszłości będzie jeszcze więcej takich motywów. A powiedz mi proszę, masz jakiś ulubiony taki mit, który właśnie może nawet nie co jakiś czas, ale czasami nawet w jakimś elemencie wprowadzasz do sesji swoich? Mm. To zależy jaki świat. Mhm. To zależy jaki świat. Jest taki element, który wykorzystywałem często w wctulu, a który wykorzystuję tak naprawdę, i też mieliśmy tutaj u siebie w sieniu przestrachem do czynienia. Uwielbiam mit Boga Snu i uwielbiam świat snów. Gdzie właśnie. Lubię bawić się tym, że bohaterowie nie będą wiedzieli, czy nadal są w świecie realnym, czy już majaczą, czy już śpią i śnią. Sandman jest takim właśnie, tak, takim mityczną istotą, która, którą uwielbiam. Uwielbiam nim mieszać w głowach. No, to powiem Ci, że tutaj możesz się nawet spełnić, ponieważ jako, że nasz serwer jest śnieniem przez strachem, to e, tutaj nawet te mm, oniryczne klimaty, to mnie też, mi też się bardzo podobają, więc e, fajnie. Bardzo się cieszę, że gram u Ciebie, bo mam nadzieję zobaczyć właśnie te, te motywy w to takim tak. układzie. <laughs> Dobrze, lecąc dalej do pytań. Czy uważasz RPG za... Czy uważasz, nawet nie uważasz RPGi za, ale czy myślisz, że RPG mogą być jakąś specyficzną formą terapii? Tak. Mhm. A myślę, że tak. I to całkiem poważnie, ponieważ miałem przyjemność grania z bardzo wspaniałymi, różnymi ludźmi i widziałem, jak takie szare myszki, które nie potrafiły się na co dzień przebić, powiedzieć coś, nagle były naprawdę przedownikami narodu podczas gry i jaśniały i były dumne z tego i było uśmiech i powolutku, powolutku potrafiły to przełożyć na życie prywatne i to było fajne zobaczyć takie coś, A, więc, ale nie jestem, nie jestem z wykształcenia psychologiem, nie jestem psychiatrą, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy w rzeczywistości to było to, że zaczęli coś takiego robić, czy... Po prostu daliśmy, pokazaliśmy im, tym ludziom, że my nie jesteśmy wcale, taki wcale straszni i wystarczy tylko po prostu podnieść ten palec i coś powiedzieć. Właściwie racja, mogę się przyznać, tak robię coming out, że faktycznie na przykład przy sesjach i przy ludziach w ogóle, z którymi gram, czyli po prostu te interakcje okołosesyjne, około sesyjne, około mi bardzo dużo dały i bardzo wiele mnie nauczyły o ludziach. W sensie takim, że każdy może się zachowywać różnie, inaczej, mieć różny punkt widzenia i każdy jest w porządku. I każdy punkt widzenia jest w porządku, dopóki nie krzywdzili drugiego człowieka, nie? Mm dobrze, lećmy dalej w takim razie z pytaniami tutaj jeszcze Łukasz pyta też o coś podobnego o czym już mówiliśmy, czy sesja jako współczesna legenda wypełnia w człowieku te luki, które pojawiły się w naszym współczesnym świecie Wiesz co, za... mhm. odpowiem pytaniem na pytanie, jeśli mogę, chociaż mhm. powinno się e... A dlaczego nie? Ostatnią książkę Fantazy, którą czytałaś Ostatnia książka fantazy, którą czytałam, trucizna Krisa Woodinga. Znasz? I powiem, kiedy. Wiesz co, nie, sprawdzę. Okay. Ja sobie zapiszę na listę. Mm -hmm. Kiedy ją czytałaś, mm -hmm. czy wypełniała one luki tego właśnie szarego świata? Czy szarego? Wiesz co? Eee, szarego to raz ze względu na świat fantastyczny, jaki tam był i. E, tak, jest tam jeden bohater, który. Jeżeli można. No tak, ja mówię w książkach, że ktoś jest moim kraszem, więc tak, jest totalnie moim kraszem ta postać. Nie będę zdradzać, kto. Przeczytajcie sobie. E, I powiem ci, że co u mnie to mogło wypełnić takie. To było o dziewczynce o nastolatce, która poszła odszukać swoją własną siostrę. Bez polerów. E, przepraszam. W każdym razie to nie jest najważniejszy motyw, mhm. ale to, co mi wypełniło, to ta dziewczyna, ta, ta, ta główna bohaterka była mi bardzo bliska z pewnych względów, takich prywatnych, właśnie. I faktycznie było tam coś, czym, czym mogłam się nasycić i ja, jako ja, co, fa, fa, co faktycznie chciałabym zrobić, co odzwierciedliło jakieś moje potrzeby, a które mogłabym zrobić. Czyli właśnie jak ta mała dziewczynka wcieliłam się w tą, w tą, w tą, w tą bohaterkę i razem z nią właśnie, albo nawet nią robiłam właśnie te rzeczy, które ona robiła. No. A z mojej strony ja odpowiem na pytanie w ten sposób, że ja jestem już bardziej MG niż graczem. Mhm. Mimo to, że teraz obecnie gram u moich znajomych. Jest mi troszeczkę ciężko, bo się włącza ten MBF w tyłu i się przyznaje bez bicia. Ale jako misz gry, może wypełniam tą lukę kreatywności, która pozwala mi kreować świat, miejsca i być też w lokacjach, których nie byłbym w prawdziwym życiu w stanie, na przykład Juna. A możesz powiedzieć, dlaczego byś nie był w stanie? Możemy latać na Arakis? W sumie nie. No. To tak fizycznie, technicznie w sumie. Nie lecę, nie? Może, mógłbym po pojechać, polecieć na jakąkolwiek pustynię, ale tam nie będzie czerwi. To prawda. Chyba, że są jakieś w podziemiach wielkie czerwone robale. Mm, chciałbym. <laughs> Jedziem tam. Pytanie trochę z innej beczki od no? Aramila. Czy piszesz bajki? Chyba na każdej sesji. A spisujesz je? Właśnie spisujecie swoje przygody? Nagrywam. No, nagrywasz, to, to tak. I w ogóle. E, Nie mam jeszcze... talentu literackiego. Wiesz co, e, mogę opowiadać, mogę, mogę e, improwizować opowieść. Mogę tworzyć, kreować, ale jakbym miał usiąść i zacząć to pisać. E, e. Kiedyś próbowałem do szuflady, wiesz, ale to tak jak byłem zafascynowany maksymalnie e, Lovecraftem, mm -hmm. ale żeby tak usiąść i powiedzieć, że było to coś, co bym przeczytał, to niech ta szuflada to trzyma dalej. Tak, Rami, ogniskowy bajarz, tak, dokładnie tak. Nasz bajarz. Przepraszam, lećmy I dalej. Zyska. Tak, no, no tak, no, no opowiadaj nam. <laughs> czy mocne wzajemne wzorowanie się na pewnych schematach mitycznych powoduje brak wartości dodanej do naszej kultury? To jest ciężkie pytanie. To jest ciężkie pytanie. Jeżeli Łukasz chciałbyś się jakoś doprecyzować, czy chciałbyś konkretnie o coś, hmm, czy chciałbyś jeszcze dodać do tego pytania, to nawet myślę, że możesz na głosowym, chyba że chcesz Jakby? pisać. Tylko, właśnie, pytanie, co sprecyzować. Chodziło mi o taki aspekt, który wzajemne czerpanie z jakby z jednolitych schematów e, z mnie, może zmniejszyć właśnie kreację nowych, e, nowych legend, właśnie i mitów w naszym współczesnym okay, świecie dobra. i e, jakby dodatkowo pokazywać nowe treści w danej kulturze. Mhm. Wiesz co? Poruszę to na przykładzie Dune, którą prowadzę obecnie, jeśli mogę. W ten sposób, nie poruszając mitów i legend tych starych. Mamy świat napisany od początku do końca. Przez Franka Herbeta, a potem przez jego syna. I kiedy zaczynałem prowadzić Dune, zacząłem się bać, że to, co zacznę robić, nagle skończy się rzucaniem kamieniami, że jak możesz. Wydaje mi się, że RPG jest na tyle świetnym narzędziem do kreowania, że nie trzeba, nie można się. Przejmować, kto myśli, co pomyśli o tym, co robisz z danym mitem, z daną legendą, z danym światem, do momentu, kiedy nie krzywdzisz innych. Czyli kreuj i kształtuj go tak, jak tobie się podoba. Może nawet być tak, że Ragnarok nie skończy się tak, jak powinien, że nie będzie to, nie będzie to historia dopowiedziana, tak jak powinna być. Zmienią. Jeżeli czujesz. Że chciałbyś, żeby była ona inaczej powiedziana, ta legenda, ten mit, zrób to. To są tylko i wyłącznie legendy, które na pewno, idą o zakład, na samym początku zupełnie inaczej wyglądały. Tylko my je zaczęliśmy z czasem przekształcać. Ja tu jeszcze, jeszcze może doprecyzuję, bo ja specjalnie zadaję trudne pytania, bo ja lubię trudne pytania i są to też kwestie, nad którymi sam myślę. Chodziło mi też również o taką. Zależność, że rzeczywiście przekształcamy pewne rzeczy, ale czy w ogóle istnieje coś takiego jak y, tworzenie nowych? Czy to nie jest tak, że my zawsze czerpiemy z czegoś i w jakiś sposób delikatnie to tylko zmieniamy? Y, I czy rzeczywiście jest coś takiego jak, jak jakby rdzeń w kontekście zbioru mitów i legend, które cały czas przeżywamy już od początków cywilizacji i przeżywać będziemy dalej, tylko przedstawiany w trochę innej formie? Co o tym myślisz? Wiesz co? Zacytuję mojego kolegę, który jest maniakiem muzycznym: że wszystkie nowe zespoły, które powstają, tworzą muzykę na bazie czegoś, co już istniało, i zawsze gdzieś tam znajdziesz malutki motyw, który powiesz: Ej, ale ja już to słyszałem. I wydaje mi się, że my zawsze będziemy czerpali z tego, co już zostało powiedziane. Dlatego, że nasza kultura jest tak bogata na przestrzeni czasu gdzie mamy starożytną, na przykład starożytny Rzym, starożytną Grecję, mamy ludy celtyckie, słowiańskie, później królestwa. Nie zapominajmy też o Azji, nie zapominajmy o Japonii. I to wszystko się będzie mieszało. I w jakiś sposób, nawet jeżeli będziesz. Mam nadzieję, że ci się uda stworzyć coś totalnie od początku nowego, takiego, że zrobisz Wow, ktoś gdzieś tam się znajdzie, co powie, ale to już chyba było. Także te wszystkie rzeczy, które my tworzymy, chyba nawet podświadomie czerpiemy z tego, co widzieliśmy, słyszeliśmy, czytaliśmy z historii czy z fikcji i łączymy to potem przekształcając na swój obraz. Mm -hmm. ja, się, ja się zgadzam jak najbardziej rzeczywiście. Tutaj Królik dodała jeszcze, że kwestia archetypu tutaj jak najbardziej też jest aktualna, że, że istnieją jak najbardziej w naszej kulturze pewne archetypy, które gdzieś w tych w tworach kultury przejawiają się od początku i one cały czas jakby, jakby są używane. Rzeczywiście i ciężko, wydaje mi się, właśnie oderwać, tak jak wspominałeś, od czerpania, i wydaje mi się, że niemożliwym jest, mimo wszystko, stworzenie całkowicie czegoś powiedzmy oryginalnego. W sensie w oderwaniu od kultury. Jesteśmy tak, jakby, jednolicie funkcjonujący w społeczeństwie i w kulturze, że nie możemy stworzyć właśnie czegoś bez nawiązań do niej że to są jednak co, wydaje mhm. mi się, że też wpływem na to jest globalizacja. I Internet, który daje nam możliwość dotarcia do źródeł informacji i czegokolwiek, co szukamy, w kilka sekund. Wystarczy, że wpiszemy w wujka Google jakąś, szukamy jakiś mit czy coś konkretnego, i już się to pojawia. Co powoduje, że tak jak kiedyś tego nie było i mogłeś wymyśleć historię, która była tylko i wyłącznie twoja i mimo to, że ktoś inny ją po drugiej stronie globu stworzył, nie byłeś tego świadom, że te dwie historie istnieją równolegle i już są. Na obecną chwilę, chcąc, nie chcąc, nie używam tego słowa dosłownie, tworzymy małe plagiaty. Myślę, że się mogę z tym zgodzić. Szczególnie, że pod kątem biologicznym, zwyczajnie tego do siebie dodam, to jest najnormalniej w świecie prostsze dla naszego mózgu powielać schematy i nasz mózg dąży do tego, żeby sobie ułatwiać życie. Dlatego też powielanie czegoś, co już zna, ale na przykład względem kreatywności dodajemy własne elementy, to też już jest i tak coś nowego. Chociaż na przykład motyw, jakaś baza, czy jakiś element większej opowieści, czy większego motywu. Jest skądś zaczerpnięty. Ewentualnie z kilku kociołków możemy wziąć do jednego i zrobić bigot. Tak, wydaje, wydaje mi się, że to jest dobry trop, że rzeczywiście wzięcie kilku elementów i na przykład trafne połączenie to już jest coś rzeczywiście, jakaś wartość dodana tutaj. To jest, to jest myślę dobra myśl i pocieszająca. Powiedz mi Łukasz przy okazji, czy to odpowiada też na twoje pytanie, na ile współczesne legendy, czyli sesje RPG są odtwórcze przez na przykład schematy narracyjne? Tak, właśnie jak najbardziej myślę, że, że, że tutaj też odpowiedzieliśmy, chyba że chcecie coś dodać na ten temat. Ja, myślę, że wyczerpaliśmy to pytanie. Mhm, jasne. To wam powiem, że chyba to pytanie było już ostatnim. Aż niemożliwe. Niestety. Natomiast Aramil tutaj powiedział właśnie, że to, że mamy te. Nie jestem pewna, czy chodzi faktycznie o te małe plagaciki, czy to, że już nie wymyślimy nic nowego. Aramil stwierdza, że to jest dosyć smutne założenie, żeby mieć bogatą kulturę, zbyt bogatą kulturę, żeby wymyślić coś własnego. Tak, to jest smutne. To jest smutne, ale wydaje mi się, że jeszcze gdzieś tam pojawią się jeszcze na tym świecie ludzie, którzy będą na tyle bezczelni. Że kopną ten światek kultury i pokażą coś nowego. Albo nie będą wiedzieli, że się nie da wymyślić nic nowego. Albo nie uwierzą komuś, co powie, że tak nie można. Prawda? E, czy macie jeszcze może jakieś pytania do Misia? E, nie gryzę. Ale... Wiem, że miś, ale nie gryzę. Ramik tu jeszcze właśnie coś nam y, pisze y, to y, tak, albo spadną bomby i wszystko się wyzeruje. I, I będzie jak kamienie, i patyków, i będziemy znów siedzieli przy ognisku i tworzyli nowe historie. Tak jak w Atlasie chmur, znasz to? Mhm. To był jedyny film, który zrozumiałam. W sensie taki, <laughs> taki złożony, bo, y, bo tam jest tylko jeden element w filmie pokazali, który łączył ze sobą y, wszystkie te. Czasy, w których działa się akcja. Eee... Kilka. Znaczy tak, było kilka, ale pierwszy, po którym się tak skapnęłam, to był właśnie ten fioletowy guzik. On się pojawiał, czy tam kamyczek, czy guzik. On się pojawiał w każdej z tych, z tych czasów i faktycznie potem zaczęłam łączyć coraz więcej kropek, że faktycznie są jakieś elementy rzeczy, dzięki którym się one łączą. Dopiero potem przeczytałam książkę i stwierdziłam, że film jest lepszy. Bo to, to jest. Pierwszy raz. To ja nie przeuważyłem w ogóle tego guzika, teraz rzuciłam uwagę na coś innego. E, przepraszam, bo się obaj naraz. E... Przepraszam. Mów mi się, proszę. Bolesz, Mara, to ciebie słyszałam, że, 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 że zwróciłeś uwagę na coś innego, ale. Ten, e, ciebie mi się w ogóle nie słyszałam. E, ja powiedziałem, że jestem zdumiony tym, że jesteś pierwszą osobą, która powiedziała, że film jest lepszy od książki. Mi się bardziej podobał film niż książka. Um, nie wiem, czy nie zmieniłabym zdania, gdybym ponownie nie przeczytała książki, ale bardzo. Być może film spodobał mi się dlatego, że zrozumiałam i byłam z siebie taka dumna. Ja mam bardzo na odwrót. Ja mam bardzo na odwrót. Ja mam także książki przed filmami. I bardzo mhm. mało filmów jest takich, które mogę powiedzieć w 100% OK. Książka, film jest, jest świetnie. Dlatego jest sceptycznie podchodzę, ale mam bardzo duże nadzieje do nadchodzącej Duny. A jeżeli miałbym powiedzieć o tym, jaka książka, jaki film jest taka na równi, to Marsjanin. 100%, przepraszam, nie, źle. 99,9% książka, bo wycięto tylko jedną linijkę z książki. O proszę, to faktycznie. To faktycznie. No, Atlas Chmur też jest dosyć spójny, książka i, yy, i film. O, już wiem, co mi się też bardzo podobało. Przepraszam, bo znowu mnie to jeszcze przeszły na wspomnienie. E, ten motyw, gdy on komponował melo, muzykę, ten Atlas Chmur, właśnie. Mm. Tak, to było przepiękne, to co skomponowali. E, I być może to też po prostu oddziaływało lepiej na moją wyobraźnię, bo jednak w książce nie jestem w stanie sobie wyobrazić muzyki, bo nie mam aż takiego smuch słuchu muzycznego. Także, no. Może, dopełnieniem. Mhm. Ja, ja chciałem tak troszeczkę wracając do, do głównego tematu jeszcze, bo rzeczywiście ja teraz przyszło, przyszło do głowy, ale rzeczywiście mówiliśmy o filmach, mówiliśmy o książkach, mówiliśmy o sesjach RPG i się zastanaw zacząłem zastanawiać na ile jakby nośnik tej kultury legend i mitów jest, jest istotny. Trochę, trochę mi się o tym wspomniało rzeczywiście, że w RPGach ten dyskapizm właśnie o oderwaniu rzeczywistości będzie większy. I zastanawiam się, na ile właśnie RPG mm, są, są w pewien sposób, no, ciężko kategorii powiedzieć jednoznacznie, że lepsze, ale e, wiadomo, że wszystko może mieć jakieś wady i zalety, ale na ile są, jakie, jakie elementy jakby dodatkowe może mm, jako, jako nośnik spełniać? Wiesz co, kiedy masz książkę i film jest ona napisana od A do Z. Tak samo jak film jest zrobiony od A do Z. Ile razy byś go nie oglądał? Będzie taki sam. Słowa nie zmienią się, w, nie przeskoczą z jednej strony na drugą, nie zmieni się znaczenie, chociaż możesz odkrywać detale, smaczki, za każdym razem więcej, ale to ciągle będzie ta sama historia. W RPG jako nośniku, nawet jeżeli zagrasz ten sam scenariusz, możesz go podejść tysiące razy w zupełnie inny sposób, zupełnie inną postacią, zupełnie inaczej myśląc i wydaje mi się, że też RPG jako nośnik, czyli opowieść, czyli tradycyjne siedzenie przy ognisku, nazwijmy to ogniskiem. To jest jednak coś, co zawsze będzie przyciągało ludzi, bo inaczej jest słuchać kogoś, jak opowiada z zainteresowaniem, jak opowiada jakąś ciekawą historię, niż Czytać lub oglądać czyjąś wizję, która możesz mieć zupełnie inne wyobrażenie. Mhm, czyli tak naprawdę jesteśmy, jakby, współtwórcami uczestnicząc w sesji RPG, a nie, tylko, a nie tylko właśnie biorcami. Tak, to jest to jest tak. cenna uwaga, której zawsze warto pamiętać. I zastanawiam się, czy w ogóle oprócz sesji RPG, czy istnieje jakikolwiek inny nośnik, który rzeczywiście takie założenie jednocześnie odbiorcy i, i twórcy by spełniał, bo rzeczywiście Teatr nie przychodzi mi. O, to, to jest też dobry, e, dobry dobry trop, że teatr improwizacji na przykład jak najbardziej e, mój również mógłby spełniać takie, takie założenia. E, ale rzeczywiście chyba takich nośników jest, jest niewiele i być może RPG są najbardziej mm, realne w sensie progu wejścia, które rzeczywiście te założenia mogą realizować. To jest, wiesz, Łukasz, to co powiedziałeś, właśnie bardzo ważne, że. W RPG-u tworzenie tego mitu i legendy to nie jest tylko na karku mistrza gry bo cała ta historia jest tworzona przez całą grupę i nieważne czy to będzie scenariusz liniowy czy to będzie typowy, typowy sandbox, w którym będziemy kreowali świat już totalnie z głowy zawsze wspólna gra to jest wspólne tworzenie mhm, tak, to ja się, ja się zgadzam w pełni yy, i, i zawsze warto, warto mieć z tyłu głowy że wszyscy współtworzymy historię siedząc przy jednym stole. I rzeczywiście wydaje mi się, że to jest coś, co, co dla nas wszystkich w RPG-ach rzeczywiście jest chyba najistotniejsze, bo właśnie tak szukałem w głowie przed chwilą, jaki inny nośnik właśnie mógłby zastąpić to właśnie doświadczenie jednocześnie współtworzenia i odbierania historii. I jednocześnie. Posiadający relatywnie właśnie niski próg wejścia, i wydaje mi się, że tutaj RPG jak najbardziej spełniają te założenia. I co jest najpiękniejsze, to że tak jak kiedyś RPG były trudno dostępne. Gdzie pamiętam czasy kopia, kopi, kopi, nie będę mówił jakiego systemu, żeby nie powielać, ale teraz można wiele podręczników pościągać za darmo i wejść w świat bardzo szybko dzięki właśnie temu, że istnieje internet. Wystarczy, że pojawią się pytania od osób. Chciałbym zagrać, jestem totalnie nowy. Czy ktoś mi pomoże? I zawsze się znajdzie ktoś, kto powie: chodź. Chodź, pokażę ci, czym są RPG. Może ci się to spodoba, może nie, ale spróbuj. I to jest fajne. I to jest fajne, że mimo wszystko jeszcze potrafimy chcieć się dzielić tymi historiami, tymi legendami i że nie jesteśmy zamknięci. Że nie ma, tego, nie ma tego momentu, w którym jesteśmy z małą, zamkniętą grupą w piwnicy, żeby zabrzmiało to brzmiało trochę śmieszniej, ale jesteśmy małą, zamkniętą grupą i nie bierzemy nowych, bo nie. To już się skończyło, te czasy. I, i teraz każdy, praktycznie każdy może chcieć spróbować, jeżeli ma tylko i wyłącznie odwagę, zapytać się, pomożesz? pomogę. Okay. Zresztą mieliśmy tutaj na śnieniu, tak? Pojawiły się nowe osoby, które nigdy więcej, wcześniej nie grały i się pyta, zapytały, czy, czy może tutaj zagrać. Nigdy nie miał doświadczenia i tak dalej. I, I bardzo fajna odpowiedź. Są MG, szukają graczy. Pojawiły się też informacje nieważny twój stopień zaawansowania. Ja też przyjąłem bardzo dużo nowych ludzi i tworzą nową legendę. Właśnie fajnie, zauważam, że mamy tutaj sporo osób, które zaczynają dopiero swoją przygodę z RPGami, nawet są tutaj obecne. Pozdrawiam serdecznie. I to, to tak właśnie cieszy, jak też sami się angażujecie w to, żeby na przykład kupować podręczniki, czytacie je, chcecie coś prowadzić, próbować swoich sił. To jest super. To jest super, to cieszy bardzo, że, że tak to się rozwija i, i możemy tworzyć wspólne historie, prawda? No, bo tak na zakończenie, przecież najważniejsze w całej historii, legendzie i w mitach są bohaterowie, a bez graczy nie ma bohaterów. Prawda? Dobrze, Misiu, pojawiło się pytanko od Onyksika znowu. Jakie historie dały Ci inspirację do sesji? Wszystkie książki. Wszystkie książki. Jakie przeczytałem? Ja nie, nie boję się tego powiedzieć, wykorzystuję książki maniakalnie. A czy to będzie świat Duny? Czerpię z świata Duny konkretnie Weisen, historia Norwegii i mity. Młotek, który prowadziłem, nawet nie bałem się wziąć samego krafta i poprowadzić krafta we młotku. A więc cokolwiek, co mnie zainspiruje, cokolwiek, co mnie chwyci i wbije mi się do głowy, wykorzystuję to. A z takich właśnie na temat mitów i legend na pewno wykorzystałem 12 prac, dlatego że to jest bardzo ciekawy motyw wykorzystania dla graczy jako taką podpowiedź. Napisanie 12 prac, którą bohaterowie muszą wykonać, by coś i stworzyć te prace. Niekoniecznie muszą być kontrolną kopią tego mitu, może stworzyć zupełnie coś innego. Ale jak to fajnie oni reagują na to, kiedy muszą to zrobić. Jest takie właśnie ciekawe 12 questów, za które, na, na końcu których czeka coś. nagroda. No, coś. Niekoniecznie nagroda. Ale coś. Ale coś. Jakieś, tak. A, nie widzę więcej pytań. Chyba, że ktoś chciałby się odezwać, chciałby coś jeszcze dodać. Okej, okay, nie widzę. A... Onik się jeszcze coś pisze. Onyksik jeszcze coś pisze. W każdym razie muszę przyznać, że dawno nie miałam tak inspirującej, fantastycznej rozmowy. Onyksik też nie ma już żadnych pytań. I było bardzo inspirująco, bardzo, bardzo ciekawie. Od siebie mogę powiedzieć, że nawet magicznie. Bardzo lubię takie tematy poruszać, rozmawiać o takich rzeczach. I Misiu, z mojej strony bardzo serdecznie Ci dziękuję. Moglibyśmy Cię słuchać tu godzinami. Macie szansę, bo um, w końcu prowadzę. Prawda, prawda. Biorę udział, e, biorę udział w Twoich dwóch projektach i bardzo się z tego cieszę. E, Onyksik też Cię poleca jako, e, jako mistrza gry. Dziękuję. E, I no, ja muszę powiedzieć, że też poza tym e, Misiu też ma swój kanał na YouTubie, na Facebooku, Instagramie pod tąże samą nazwą i rozpoznacie go po logo, czyli po e, Misiu z kapeluszem. Ja z kaczwórki, tak, i więc, więc też zachęcamy do subskrybowania i do, i do śledzenia Misia Gry, bo warto, bardzo fajny content wrzucasz też i jak mi się bardzo spodobało, jak mi to pochlebiło, gdy ogłosiłeś u siebie na, na swoim, na swoim fanpage'u właśnie pierwszą sesję w Coriolis, którą gram u ciebie, że spróbujesz mnie wystraszyć, nie było okazji, Będę dalej próbował. Z moja misja. Czekam, czekam na to. Chcę się przestraszyć w, w klimatach Science Fiction. Natomiast tak, muszę przyznać, że adrenalinka już była, gdy, gdy, gdy prowadziłam samolot do Luku, i było to fajne. Tak, tę ta, sesję będę bardzo długo bardzo mi wspominać, więc razem tutaj z ekipą męczymy cię o kampanię. I tu e... powiem, że wykorzystałem motyw z filmu Interstellar. Tak, było to widoczne. To jest też jeden z filmów, który też lubię. On jest jakiś taki poruszający, taki. Tak. Podróże tego typu są bardzo emocjonujące, w szczególności kiedy czas zaczyna odgrywać tu dużą rolę. To prawda. Ale ja osobiście na koniec mhm. a, też podziękuję za możliwość słowotoku, <grym> w których parokrotnie się przejęzyczyłem i już <grym> fajne, <grym> fajne wyrazy. Stworzyłem nowe wyrazy, tak. Um, zapraszam, zapraszam do grania na śnieniu przez bo to nie tylko ja tu prowadzę, to jest bardzo dużo fajnych MG, którzy też mają dużo do powiedzenia. I są też fajne prelekcje. Trafiłem do Was przez przypadek dzięki śnieniu horrorem. A i zostałem, co już świadczy dużo. Bardzo nas to cieszy. Śnienie horrorem, przypomnijmy tylko szybko, że to było nasze wydarzenie RPG-owe, na którym graliśmy horory, ale nie tylko. Miś także poprowadził u nas wtedy ZEW i wszyscy się świetnie bawiliśmy. Bardzo miło się nam ciebie słuchało. I to był trzeci odcinek naszego, naszego świadomego repegowania z kulturą, z kulturą przy stole. I zapraszamy jeszcze raz do subskrypcji naszego kanału, ale też kanałów Misia. Prelekcja będzie niedługo. Dzięki. Dzięki. Do usłyszenia. Do usłyszenia. O, o, o. Usłysz, usłysz, Misiu. To są oklaski dla Ciebie. <grym>, dziękuję.